Chwała Bogu, drogie siostry, drodzy bracia. Jest to dla mnie niezwykły przywilej stawać kolejny raz przed zborem pańskim, zgromadzeniem ludu Bożego i cieszę się, że poświęciliśmy ten wtorek, godzinę 18 i cały wieczór na to, aby na nowo spoglądać do Bożego Słowa, na nowo się karmić, raz jeszcze zagłębić nasze poznanie. Boże Słowo jest Słowem prawdziwym, wiernym, wspaniałym i danym nam od Boga, abyśmy Go poznawali, rozważali, Nim się karmili i wzmacniali. A więc już wkraczając w temat, który dzisiaj mamy do omówienia, może zanim to nastąpi, zanim będziemy się skupiać, poprośmy raz jeszcze Pana, aby nas nastroił, aby nasze myśli nastroił, abyśmy mogli zupełnie się oddać temu, co będziemy teraz słyszeć, co będziemy rozważać, na co będziemy spoglądać. A więc pochylmy może głowy, skupmy się przez chwilkę w modlitwie do Pana. Panie, dziękujemy Ci, że umożliwiasz nam tak wspaniały wieczór, spoglądanie do Twojego Słowa. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że przecież Ty jesteś tym, który wyjawia sekrety, który tłumaczy, przypomina, który daje poznanie, daje mądrość. Potrzebujemy tego dzisiaj. Chcemy razem z tą pieśnią zawołać: Panie, potrzebujemy Cię dzisiaj tego wieczoru. Potrzebujemy Cię. Bądź w centrum i bądź uwielbiony. Tak nam błogosław i daj nam dobry słuch, myśli otwarte i otwarte serce. Amen. Przygotowałem tak dla celów technicznych prezentację, abyśmy mogli w taki sposób bardziej czytelny zobaczyć to, te wszystkie wersety, zaraz się wyświetli. Wersety i te wszystkie moje pomoce, które będą bardziej czytelniejsze, jeśli będziemy to widzieć. A więc 10 przykazań. Przykazania, które dane mi było już jakiś czas temu zacząć, poruszyć. Dzisiaj będziemy chcieli zmierzyć się z dalszym ciągiem tych przykazań. Ale kiedy tak sobie myślałem, jak zgrabnie wznowić ten temat, ponieważ było to jakiś czas już temu, jak zgrabnie przejść do tego, o czym będziemy dzisiaj mówić, jakby odpowiedziałem sam sobie, że musimy przypomnieć sobie, albo ja muszę przypomnieć, albo zadać sobie pewne pytanie i na nie od razu odpowiedzieć. A więc będą takie podstawowe pytania na samym początku, które musimy dzisiaj rozważyć, na które musimy odpowiedzieć, zanim zaczniemy dalej mówić o przykazaniach. No i oczywiście krótkie przypomnienie będziemy musieli uczynić, ale to za chwilkę. A więc to pytanie, które nurtuje moje serce i które wierzę, że nurtuje serca wielu ludzi, to pytanie podstawowe brzmi następująco. Czy przykazania, czy dekalog, czy ta treść Starego Testamentu, przykazania Boże, są ważne? Czy są ważne? Ponieważ pytamy się, czy są ważne, a znając w jakimś tam stopniu język polski, słowo ważność ma przynajmniej dwa znaczenia. Ważne albo ważność to inaczej, po pierwsze, istotność. To coś istotnego, to coś, co ma jakieś znaczenie, prawda? Jeżeli mówimy, że coś jest dla mnie ważne, to znaczy, że ma znaczenie. Jeżeli modlimy się o ten dzban, w którym są prośby modlitewne i staramy się to czynić cały czas, to jest to dla nas bardzo ważne. Ma to znaczenie, jest to potrzebne, a więc jest to ważne. Ale ważność ma też inne znaczenie. W języku polskim, kiedy mówimy, że coś jest ważne, to także jest aktualne. To także ma moc prawną. Kiedy idziemy do sklepu, sprawdzamy. Może sprawdzamy, może nie. Ale niektórzy, bo większość sprawdza, czy coś, czy dany produkt jest ważny. I nie ma na myśli wtedy, czy ten produkt jest ważny dla mnie i chcę go kupić z tego względu, chociaż też na pewno, ale przede wszystkim produkty spożywcze sprawdzamy pod względem ważności, patrząc na datę. A więc sprawdzamy, czy to jest zdatne do spożycia.
I dzisiaj właśnie w tym aspekcie chciałbym zadać to pytanie i zarazem na nie odpowiedzieć. Czy przykazania, czy ten dekalog jest ważny, a więc aktualny dla nas, ludzi, którzy żyjemy w Nowym Testamencie, w czasach nowożytnych, w których jakby żyjemy pod Nowym Testamentem, Nowym Przymierzem. Czy ono, czy ten dekalog, czy dekalog jest ważny? Czy czasem przykazania nie straciły ważności przez lata? Mnóstwo różnych teorii, światopoglądy, ideologie budowały i budują dalej w dalszym ciągu nasz świat, w którym żyjemy. I przykazania, które gdzieś tam, kiedyś Mojżesz za sprawą Bożą przekazał Izraelowi, czy one przez lata nie straciły ważności? Czy Nowy Testament, zadając dalej pytanie i dalej drążąc ten temat, czy Nowy Testament nie znosi przykazań, a więc unieważnia przykazania? Musimy na to znać odpowiedź. A powiem szczerze, że wielu chrześcijan nie zna na to odpowiedzi. Niektórzy myślą, że Nowy Testament zniósł przykazania. Że teraz jest łaska i przykazania nie mają takiej ważności, nie są tak istotne. Żyjemy pod łaską. Niektórzy tak myślą i tak jest naprawdę. Ale jaka jest prawda, kochane siostry i drodzy bracia, jaka jest prawda? I kiedy zaraz sobie spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, ale kiedy jeszcze myślałem o przykazaniach, zrodziła mi się pewna myśl, aby ją przekazać. Ponieważ chrześcijaństwo na przestrzeni lat, wieków, jakby najbardziej było bombardowane albo zagrożone pewnym sposobem czytania Bożego Słowa. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że wielu chrześcijan uważa, że Boże Słowo trzeba interpretować w sposób symboliczny. Że całe Boże Słowo zawiera szereg symboli, jest pewną symboliką, którą trzeba zrozumieć, albo jest jakimś słowem, które tylko jacyś bardziej oświeceni ludzie zrozumieją. Albo że chociażby wersety, księgi trzeba rozumieć symbolicznie. Nie zgadzam się z takim myśleniem. Uważam, że najwięcej spustoszenia w naszym życiu sprawiło to, że za mało dosłownie braliśmy Bożego Słowa. Że za zbyt rzadko to Słowo, które do nas przychodziło, traktowaliśmy dosłownie. I tak właśnie jest z przykazaniami. Tak jest z dekalogiem. Kiedy Boże Słowo mówi nie kradnij, tam nie ma symboliki. Tam nie ma jakiegoś ukrytego znaczenia. Albo nie zabijaj, czy nie morduj. Tam nie ma jakiejś symboliki, nad którą trzeba się pochylać jakiś czas. To jest bardzo precyzyjne słowo. Mówię to dlatego, gdyż to nam pomoże bardzo w rozważeniu dzisiejszego przykazania, którym jest drugie przykazanie. Drugie przykazanie. I przejdźmy już, aby odpowiedzieć na pytanie, czy przykazania Boże są ważne. Jak możemy sobie na to odpowiedzieć? Otwórzmy sobie pierwszy list Jana, 3 rozdział, 24 wiersz. Zauważcie, że będziemy posługiwać się Nowym Testamentem, mówiąc o Starym Testamencie, a więc przykazaniach, które są w Starym Testamencie. I brzmi ten werset w taki sposób. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Bracia i siostry, Nowy Testament mówi o czymś takim, o czymś, co nazywa w tym wersecie przestrzeganiem przykazań Jego. Jeśli Nowy Testament znosiłby przykazania, unieważniałby przykazania, w tym momencie sam sobie by zaprzeczył. Ale jest odwrotnie. Jakby Nowy Testament, nauka Nowego Testamentu jest całkowicie tożsama z nauką Starego Testamentu. Kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim i po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Bo okazuje się, że przestrzeganie przykazań Bożych
jest jakby znakiem widzialnym obecności Boga w naszym życiu. Co mam na myśli? No, Jego natura, Jego charakter, więc Boga charakter w ten sposób się objawia, że przestrzegamy Jego Słowo, że czynimy to, co On chce, albo nie czynimy tego, czego On nie chce, abyśmy czynili. Człowiek rozpustny, zły, wulgarny, okrutny, bezbożny nie ma w sobie Boga. Tak mówi Boże Słowo. W nim nie mieszka Bóg. Nie można powiedzieć, że ktoś, kto żyje bezbożnie, jest Bożym dzieckiem. Jest to absolutnie prawdziwe stwierdzenie. Nie można tak powiedzieć. Przecież Boże Słowo mówi, jeśli ktoś mówi, że zna Boga, a chodzi w ciemności, kim jest? Kłamcą. Oznacza to, że ten człowiek tkwi w zakłamaniu, w nieprawdzie. Nie można chodzić w ciemności, nie można kraść, oszukiwać, bluźnić, cudzołożyć i być dzieckiem Bożym i mówić, że zna się Boga. To nie idzie w parze, to nie jest jakby to samo. A więc przykazania w naszym życiu, w Nowym Testamencie, w naszym życiu, w chrześcijaństwie mają kolosalne znaczenie i są miernikiem albo świadectwem tego, że Bóg mieszka w nas, w naszych sercach, a razem z Nim Jego natura, charakter, Jego Słowo. Ale żeby jeszcze bardziej się podeprzeć Bożym Słowem i odpowiedzieć sobie na to pierwsze pytanie, otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, 17 wiersz i 19. To są słowa Pana Jezusa, który jakby sam dzisiaj odpowiada nam na to pytanie. Nie mniemajcie, a więc nie uważajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. A więc, że przyszedłem unieważnić zakon, przykazania i wszystko to, co prorocy do was mówili. Nie myślcie sobie w ten sposób, tak jakby Pan Jezus chciał powiedzieć do tych ludzi, z którymi rozmawiał. I dalej ciągnie tą samą myśl. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota. Nie wiem, czy pamiętacie, ja wiem, że to było jakiś czas temu, ale na którymś wykładzie z serii przykazań pokazywałem, jak wygląda litera J w alfabecie, w języku hebrajskim. Jest to najmniejsza litera języka hebrajskiego. A więc ani jedna jota, ani jedna kreska, to jest najmniejszy znacznik, który ma jakieś tam znaczenie w języku hebrajskim. Nie przeminie z zakonu, a więc nic nie przeminie z zakonu, żadna treść, nawet najmniejsze znaczenie, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczał tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Kochani, wielu by chciało, aby przykazania, aby dekalog, aby zakon był rozwiązany. Wielu ówczesnych duchownych, którzy żyli z Panem Jezusem, marzyłoby o tej chwili, aby z ust Pana Jezusa usłyszeć, że któryś z przykazań jest nieważne. Dlaczego? Czekali na moment, aby złapać Pana Jezusa na jakimś unieważnieniu słowa, aby móc go oskarżyć. Jednak tak się nie stało. I wielu nawet prostych ludzi, nawet może uczniów, czekało na ten moment, w którym Pan Jezus powiedziałby coś wbrew prawu. Dlaczego? Ponieważ może to prawo tak bardzo na nich ciążyło, że czekali na jakiegoś wybawiciela spod tego ciężkiego jarzma zakonu i prawa. Jednak tak się nie stało, drodzy bracia, drogie siostry. Nie stało się, że Pan Jezus unieważnił słowo czy zakon. Misja Jezusa, misja Pana Jezusa nie polegała na tym, aby przyjść na świat i powiedzieć to, co stare, powiedział to, co stare przeminęło, a więc to miał na myśli, ale nie w sensie zakonu i prawa, absolutnie. Zakon i Boże prawo, więc Boże Słowo, ono trwa i ma moc.
ale wypełnić to prawo. To mnie zaskoczyło, kiedy myślałem o tym wspaniałym dziele krzyża, że Pan Jezus jako prawodawca, jako ten, który to prawo skonstruował, Bóg, przychodzi na świat, aby wypełnić to prawo, ale jednocześnie, aby odebrać karę za niewypełnienie tego prawa, a więc karę śmierci. Jakaż łaska nas spotkała. Dopóki świat istnieje, prawo istnieć będzie. Jeśli chcemy sprawdzić albo poddać to słowo prawdzie, musimy zobaczyć, spojrzeć za okno. Jeśli świat istnieje, prawo istnieć będzie, więc przykazania istnieć będą. Świat jest więc na to dowodem. Ale tak sobie myślę o, jak myślę o przykazaniach, to jest jeszcze w ramach troszkę wstępu, to prawdą jest, że przykazania żyją w nas, a więc prawo jest zapisane w naszych sercach. Ale to nie jest wszystko. Kiedy myślałem o tym stwierdzeniu, którym niektórzy się posługują, że chrześcijanin już nie musi się starać, bo prawa żyją w nim, bo jakby te prawa się w nim manifestują automatycznie, to pomyślałem, jakaż tragedia tego człowieka, który to mówi. Ponieważ, podam przykład, istnieje takie przykazanie jak nie kradnij, już się nim posłużyłem dzisiaj, o nim nie będziemy mówić, ale jest to taki doskonały przykład, aby wytłumaczyć to, o czym myślę. Nie kradnij. No i oczywiście, kiedy idziemy do sklepu spożywczego albo innego, myślę, że na myśl nikomu z nas nie przyjdzie, aby schować coś do kieszeni i wyjść ze sklepu, nie płacąc za to. No jak tu jesteśmy, jak tu siedzimy, chyba nikomu to do głowy nie przychodzi. Ale to samo przykazanie, ale w innym sensie, w innej sytuacji. Otóż niektórzy, albo może kiedyś to było większą praktyką, to znaczy częstszą praktyką, ale zdarzało się niektórym wierzącym, którzy składali tu świadectwo nawet na ten temat. Kiedyś kupując samochód, dzisiaj też tak się robi, trzeba złożyć jakby zeznanie do Urzędu Skarbowego. I pisze się tam kwotę, w jakiej zakupiło się ten samochód. I były takie praktyki, tak się kiedyś robiło, tak wielu ludzi to stosowało, że tą kwotę zaniżano, a więc kłamano, a więc wprowadzano fałszywą kwotę tylko po to, żeby uniknąć wyższego podatku. No i w ten sposób dochodziło do kradzieży. Ponieważ człowiek, który zapłacił za samochód, powiedzmy, 2000 zł, pisał na tym zeznaniu 1800 tylko po to, żeby zmieścić się w jakichś ramach, żeby podatek był niższy, kłamał, oszukiwał. Wiele słyszałem takich teorii, a bo to oszukują urząd skarbowy, sami złodzieje i tak dalej. Może nawet tak jest, ale czy kradzież, czy może tak, jeśli byśmy okradli złodzieja, to i tak to jest kradzież. No proste. Jeśli ktoś zamorduje mordercę, to i tak jest morderstwem. Jeśli ktoś skłamie kłamcę i oszusta, to i tak jest kłamstwo. Nawet jeśli czyjś portfel z tego powodu nie zubożał, to na duszy na pewno ten człowiek poniósł stratę. I w jakimś sensie zubożał, ponieważ skłamał. I tego typu praktyki należy Bogu wyznać jako kradzież, jako kłamstwo, jako oszustwo. Inny przypadek, może bardziej dotyczący młodzieży. Ponieważ żyjemy w dobie internetu, w internecie jest wszystko. Ale czy idąc do sklepu muzycznego albo z filmami, idąc do sklepu, w którym to się tak fizycznie kupuje, czy bylibyśmy w stanie wziąć płytę z nagraniem i wsadzić ją do kieszeni i wyjść z czystym sumieniem, nie płacąc za to? Dochodzi w tym momencie do kradzieży. Ale no, myślę, że to nie jest, jakby odpowiedź jest jasna, nikt z nas tego nie zrobi. Ale patrząc w internet, ponieważ w internecie zamieszcza się bardzo wiele nielegalnych rzeczy i do tego jest szeroki dostęp. Ja spotkałem się z wieloma takimi sytuacjami, w których
to jest nagminne wśród młodzieży, że młodzież sobie ściąga te pliki, ściąga muzykę, ściąga filmy, nie płacąc za to, więc dochodzi do tej samej sytuacji, tylko z wyłączeniem tego, że wychodzimy z domu. A więc dochodzi do kradzieży, ale w taki ukryty sposób. A więc no, chciałem pokazać na przykładzie tego przykazania, że przykazanie nie kradnij, ono nie działa, przykazania nie działają automatycznie. Są przypadki i sytuacje, w których musimy się o to postarać, aby tak nie uczynić. Że musimy włożyć wysiłek, aby spełnić to przykazanie. Są takie sytuacje. No łatwo nam przychodzi nie kraść ze sklepu, ale o wiele gorzej i trudniej przychodzi nie napisać fałszu na jakichś dokumentach, żeby mieć jakiś zysk. A więc to samo przykazanie, ale jakby w dwóch aspektach. Jeśli, Boże Słowo mówi, choćby człowiek cały świat pozyskał, a na duszy stratę poniósł, co to mu da? Cóż mu pomoże? Co to mu da, że cały świat pozyska, jeśli na duszy swojej stratę poniesie? A więc jest coś cenniejszego niż nasz zysk, nasza jakby doczesność. I żeby zakończyć jakby ten wstęp, kochani, psalmista bardzo jasno nas przestrzega przed tym, co będziemy czynić. Lecz do bezbożnego rzecze Bóg, po co wyliczasz ustawy moje? I masz na ustach przymierze moje. To znaczy, że wiele jest osób, którzy znają na pamięć przykazania, ale po co, jeśli ten człowiek jest bezbożny? Po co, jeśli ten człowiek nie wprowadza tego w czyn? Po co zajmuje sobie czas znajomością, wiedzą na te tematy, jeśli nie ma to pokrycia w życiu? I to jest w moim sercu, a żebyśmy dzisiaj po prostu nie tylko rozmawiali o przykazaniach, ale przede wszystkim starali się jakby wprowadzać to w życie. Wtedy możemy spodziewać się błogosławieństwa. Kochani, mówiliśmy o pierwszym przykazaniu, które brzmiało w ten sposób. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Jeśli pamiętacie ten wykład, byłbym bardzo wdzięczny, ale jeśli nie, to oczywiście też nic się nie stało. Mam nadzieję, że to będzie do odsłuchania jeszcze, że będzie można to odsłuchać, zobaczyć jeszcze kiedyś. W każdym razie, jam jest Pan Bóg Twój i to przykazanie, jak pamiętacie, składało się z dwóch członów. Po pierwsze, że Bóg przedstawia się, jest jakby autorem przykazań. On jest tym, który wymyślił te przykazania, nikt z nim nie współpracował. On jest autorem, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A więc miejmy świadomość, że Pan nas wyprowadził z niewoli, z ziemi egipskiej. Że jesteśmy wolni, że zostaliśmy uwolnieni. I wtedy wszystkie kolejne przykazania mają sens. I w ogóle rozważanie kolejnych przykazań ma sens w naszym życiu, jeśli to przykazanie stało się naszym życiem. Że zostaliśmy uwolnieni, że znamy Pana, który nas uwolnił z domu niewoli. A więc tak brzmiało pierwsze przykazanie. Drugie przykazanie brzmiało w ten sposób. Nieco długie. Ci, którzy uczyli się na lekcjach religii, w szkołach, pamiętacie, że tam to przykazanie było bardzo krótkie. Brzmiało ono w ten sposób. Nie będziesz miał obcych bogów przede mną. Ale Boże Słowo mówi, nie można odciąć niczego. Nie można usunąć ani joty, ani kreski. Nie wolno nam jakby skracać. Całe drugie przykazanie brzmi tak. Nie będziesz miał innych bogów, nawet nie przede mną, ale obok. Na to też trzeba zwrócić uwagę. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. A więc
Tak brzmi całe przykazanie. Dekalog to jest 10 słów. To jest pełna treść. Nie możemy niczego przeskoczyć. Musimy znać całe, wiedzieć, co one ma do przekazania. I pamiętacie, mówiliśmy o tej pierwszej części, ponieważ podzieliliśmy sobie to na trzy części. Mówiliśmy o tym, że o tej pierwszej części, a więc nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Mówiliśmy o mamonie, o trosce o byt, o tym, co może stać się Bogiem obok prawdziwego Boga w naszym życiu. Ale teraz, tak dla przypomnienia, to były te trzy części, a więc tak, żeby jakby nasze rozważanie było wygodne, podzieliliśmy sobie to przykazanie na trzy, aby móc spokojnie rozważyć każdą część, więc nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Druga część, nad którą dzisiaj się skupimy, to jest nie będziesz wykonywał rzeźbionych podobizn Boga i stworzenia. O tym dzisiaj powiemy. I trzecia część, na następny raz nie będziesz się kłaniał posągom. Więc dzisiaj mówimy o drugiej części, która brzmi nie będziesz czynił rzeźbionych podobizn stworzenia, także Boga. I tak dla informacji będziemy czytać kilka fragmentów, które na stronicach Bożego Słowa są jakby rozmieszczone, ale dotyczą dokładnie tego przykazania, ponieważ każdy ten werset wnosi jakąś kolejną myśl, która buduje całe to przykazanie. I w nawiasach zawarłem, one się wyświetlą dopiero, jakby słowa, które są inne w przełożeniu warszawsko-praskim, a więc w przekładzie warszawsko-praskim to jest bardzo istotne, abyśmy się z nim zapoznali. Przeczytajmy więc po kolei te fragmenty. Druga Księga Mojżesza, 20 rozdział, 4 wiersz. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej i w nawiasie, a więc z przekładu warszawsko-praskiego, obrazu i wyobrażenia czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. To jest jakby ten główny werset tych przykazań, które rozważaliśmy. Ale trzecia Księga Mojżesza, 26 rozdział, pierwszy wiersz jest jakby dopełnieniem. Podkreśliłem te słowa, które uważam za warte zwrócenia uwagi. Nie będziecie czynili sobie bałwanów, więc bożków, ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej, ani kamiennych pomników, ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi waszej, by się im kłaniać, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Gdyż to ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Kochani, zwróćmy uwagę na to, że Bóg, jakby mówiąc o tym, o tych wszystkich pomnikach, podobiznach, bałwanach, On jakby zwraca się z pretensją, to ja jestem Bogiem waszym, a nie te rzeczy. To ja jestem Bogiem waszym. I werset, który jakby wyjaśnia nam całe to przykazanie, zawarty jest w 5 Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, 16 i 19. I on jest bardzo wymowny. Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Chorebie spośród ognia. To znaczy, że Bóg wyraźnie do nas mówi i do nich mówił, że nie było widać żadnej postaci i On jakby dba o to, aby On pozostał niepoznany pod tym względem dla ludzi. Nie widzieliście żadnej postaci, dlatego nie macie prawa, tak jakby Bóg mówił do nich, czynić jakiegoś wyobrażenia, jakiejś podobizny. Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie, i teraz w nawiasie z warszawsko-praskiej, nie ulegali zgubnemu złudzeniu. To są niezwykle ważne dla nas dzisiaj słowa. Podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, i tutaj warto zwrócić na to uwagę, że Bóg czyni aluzję, abyśmy nie przedstawiali go właśnie w taki sposób, czyli w kształcie jakiegoś mężczyzny albo kobiety,
albo jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem, czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią. I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu i nie służył im, skoro Pan Twój Bóg przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem. Kochani, i na koniec tych wierszy, jakby Piąta Księga Mojżesza, 27 rozdział, 15 wiersz, jakby nas przestrzega przed czymś, przed czym nas przestrzega. Przeklęty mąż, więc człowiek, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną, a więc wylaną z jakiegoś metalu i w nawiasie z warszawsko-praskiej podobizny kogo? Boga. Obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika i ustawi go w ukrycie. Ja czytając te fragmenty i spoglądając w to przykazanie, a raczej w tą drugą część tego przykazania, bezustannie widzę, jak Bóg dba o swoje oblicze i swój wizerunek. Aby czasem ludzki nierozsądek, zwiedzenie pod jakimś względem nie oszpecił i nie ujął Bogu Jego prawdziwego wizerunku i prawdziwego obrazu. Ponieważ ludzie są ograniczeni i nasz umysł jest ograniczony, nie jesteśmy w stanie pojąć tego, jak Bóg wygląda, jakim jest nawet. A więc Bóg jakby przestrzega nas. I widzę tu wyraźną aluzję do tego, aby nie czynić starań, aby zrobić cokolwiek, co by nam mogło przypominać Boga w jakimkolwiek sensie. Kochani, należałoby w tym momencie omówić także fałszywe wyobrażenia Boga w teologii, w kościołach, w różnego rodzaju nauczaniach. Ja bardzo, bardzo dopatruję się jakby różnego rodzaju fałszerstw w muzyce nawet chrześcijańskiej. Ponieważ jakiś autor został jakoś dotknięty, może przez jakieś zdarzenie i tak bardzo przejaskrawia jakąś cechę Boga, na przykład Bożą łaskę, że zapomina się o jakichś innych atrybutach Bożych. I w ten sposób czyni się fałszywy obraz Boży i naucza się tego ludzi. Czy na przykład nadmierne zainteresowanie się Bożym gniewem i sądem i czyni się Boga srogiego, nieprzejednanego, wrogiego człowiekowi i tak dalej. I to jest także związane z tym przykazaniem. Nie wolno nam oszpecać, nie wolno nam fałszować obrazu, prawdziwego obrazu Boga. Kiedyś znany mówca uświęceniowy, znany mówca Paul Washer, który został zaproszony do pewnego zboru, ponieważ on przygotował szereg wykładów, wspaniałych wykładów o Bożych atrybutach, a więc o Bożych cechach. Został zaproszony do pewnego zboru. I kiedy rozmawiał z pastorem tego zboru, powiedział: bracie, ja nie wiem, czy ja tam mogę pojechać. On się pytał, dlaczego? Ponieważ ci wszyscy bracia i siostry, kiedy usłyszą, jaki Bóg jest naprawdę, to oni wszyscy pouciekają z tego zboru. I oni wszyscy będą się ze mną nie zgadzać, będą mówić, nie znam takiego Boga. Ponieważ On przygotował wszystkie atrybuty Boże. A więc nie tylko o Bożej łasce, co się nagminnie przejaskrawia w kościołach, ale o wszystkim, o Bożej sprawiedliwości. Także. I o Bożym sądzie także. O Bożym gniewie także. O wszystkim. Więc ważne jest, abyśmy znali Boga takim, jakim On naprawdę jest. Nie ujmując żadnej jakby właściwości, może to jest źle powiedziane, ale z cech, ze wszystkich cech nie możemy ani jednej pominąć. Jak poznajemy Boga? Poprzez Jego Słowo. To jest pierwsza rzecz.
Musimy uważać nawet na świadectwa, które są wypowiadane, bo one zawsze są subiektywne, zawsze są z tej jednej linii. Ktoś coś przeżyje, ktoś coś tam przeżywa i opowiada, jaki to jest Bóg, ale nawet świadectwo musi być konfrontowane z Bożym Słowem. Nawet proroctwa czy wizje, one muszą być konfrontowane z Bożym Słowem zawsze i zawsze. Ponieważ jedynie Boże Słowo jest ostatecznym autorytetem, jeśli chodzi o prawdziwe poznanie Boga. Mówimy o rzeźbiarstwie, a więc o czynieniu podobizn. Pan Bóg czyni tu aluzję do rzeźbiarstwa, do wykonywania jakichś posągów wyrzeźbionych albo lanych, tak jak już czytaliśmy. I chciałbym jakby zwrócić uwagę na fakt, na jeden fakt, na pewne zdarzenie, które miało miejsce w historii ludzkości. I uważam, że to przyczyniło się albo zapoczątkowało tego typu rzecz. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy zdajecie się sobie sprawę, bo mówimy o tych przykazaniach, które zostały dane ludziom, Bożemu ludowi, a więc nie będziesz czynił podobizn rzeźbionych Boga lub innych stworzeń, ale nie wiem, czy wiecie, że nic nie jest tak pełne podobizn wszystkiego jak kościoły. Jak właśnie kościoły. Nigdzie, nawet w jakichś muzeach nie ma tyle figur, tyle rzeźbionych podobizn, tyle rzeźbionych obrazów, malowanych obrazów podobizn Boga w takiej lub innej postaci jak właśnie kościoły. Więc coś się dzieje w tej duchowej sferze, kiedy mówimy o tych przykazaniach. Coś się dzieje właśnie w duchowej sferze, mówiąc o tych przykazaniach. Ono jest bardzo ważne w życiu Bożych dzieci, w życiu zborów, w życiu kościołów. A więc geneza, skąd się to wzięło? Historia. Kochani, jeśli chcemy zobaczyć, skąd się to wzięło, musimy zaczerpnąć informacji z pewnego źródła, którym jest pierwsza księga Mojżesza, 6 rozdział 1-4. I ono w zasadzie nam nic szczególnego nie mówi, ale musimy przez chwilkę posłuchać to, co będę chciał przekazać, abyśmy dowiedzieli się, co tam naprawdę się wydarzyło. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi, to są czasy Noego. Bardzo ważne czasy. Dlaczego? Bo Pan Jezus powiedział, że w ostatnich dniach będzie tak, jak za dni Noego. Warto zwrócić uwagę na to, co działo się w czasach Noego. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli i rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko tchnieniem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat, a w owych czasach również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, i na to chcę zwrócić uwagę, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Ten fragment nie pojawia się już nigdzie w Biblii. Zostaje on nam podany w taki sposób i w zasadzie nic więcej nie wiemy o tym, co działo się w tych czasach. Ale zarówno archeologia, jak i starożytne kultury wielokrotnie potwierdzają przypadki, że były takie osoby jak olbrzymi, którzy często nawet mieli po 6 palców. Gdy patrzymy do pierwszej księgi Samuelowej, czy drugiej księgi Samuelowej, tam roi się od olbrzymów. Przecież z jednym z nich stoczył bitwę nawet Dawid. Czytamy o kimś takim jak Og, król Baszanu, który był bardzo wysoki, którego trumnę musieli sporządzić na wiele łokci, aby mógł się tam zmieścić. A więc jest to pewne potomstwo. Potomstwo kogo? Potomstwo upadłych aniołów. Aniołów, którzy opuścili krąg swój zakreślony przez Boga, jak powiada Nowy Testament, i zeszli na ziemię, aby obcować z córkami ludzkimi. Ale to nie jest jeszcze to, o czym chcę powiedzieć, ponieważ ta historia jest owiana tajemnicą. Nie wiemy nic więcej o tym, co działo się jakby w tym czasie. Ale
jest pewna osoba, która może nam o tym coś powiedzieć. Jest to Henoch. Człowiek, który chodził z Bogiem. I Juda, 14 wiersz, jeśli możemy, otwórzmy sobie ten wiersz. Mówi o Henochu, a więc siódmym potomku po Adamie, takie słowa. Mówi, że tak prorokował Henoch. O tym prorokował Henoch. Tylko sobie otworzę. O nich też prorokował Henoch, a więc o świętych, o Bożym ludzie. Siódmy potomek po Adamie, mówiąc, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. Kochani, okazuje się, że Henoch był prorokiem. Był pierwszym prorokiem na świecie, na ziemi. Henoch. A zapytam tak z ciekawości, skąd Juda wiedział, że Henoch o tym prorokował? Nie wiem, czy zastanawialiście się, jeśli czytacie uważnie Boże Słowo, czy przyszło wam to pytanie kiedykolwiek do głowy, skąd Juda, brat Pana Jezusa, a więc syn Marii i Józefa, bo ten jest właśnie autorem tego listu, skąd wiedział, że Henoch o tym prorokował? Okazuje się, że istnieje coś takiego jak Księga Henocha, proroka Henocha. Nie jest ona zawarta w Biblii i ona jest apokryficzną księgą, a więc nie jest uważana za księgę biblijną, ale warto zwrócić na pewną rzecz uwagę. W tej księdze, w księdze Henocha, ponieważ uważamy, że był to nie byle kto, teraz mi się wyświetliło, że synowie Boży, przypomnę tylko, to aniołowie, a olbrzymi, którzy tak tam byli nazwani, to z hebrajskiego nefilim, czyli upadli. Upadli. Tam się pojawia takie słowo, upadli. Dysponujący niesamowitą mądrością, siłą, wiedzą, którą, jak zaraz powiem, przekazali ludziom. Kochani, ale Księga Henocha, 8 rozdział 1 i 2 mówi tak. Azazel, a więc jeden z upadłych aniołów. Tak ta księga obrazowo opowiada dokładnie o tych rzeczach, które miały miejsce za czasu upadku aniołów. Warto na to zwrócić uwagę. Tak jak mówię, nie jest to biblijna księga, ale coś można z niej coś wyciągnąć. Azazel, a więc jeden z upadłych aniołów, nauczył ludzi wyrabiać miecze. Ta księga opowiada o tym, że upadli aniołowie nauczyli ludzi astrologii, wróżbiarstwa i tych wszystkich tajemniczych rzeczy, których nigdy wcześniej nie było na ziemi. Pomyślcie przez chwilkę, czy człowiek żyjący tak sobie mógłby wpaść na taki pomysł, żeby nagle odczytywać gwiazdy, znaki zodiaku, zajmować się wróżbiarstwem. Musiał ten człowiek mieć kontakt z demonicznymi siłami. Ponieważ ta wiedza jest tajemniczą wiedzą. Jest wiedzą poza jakby naszym wymiarem, w którym żyjemy, poza naszym środowiskiem, a więc ziemią. I oto nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ich obróbki. Chciałbym przypomnieć o tym, że Pan Bóg czyni aluzję, aby nie czynić lanych z metalu podobizn, bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu, piększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki rodzaj kolorowych barwników. I uwaga, i świat uległ zmianie. Nastała wielka niegodziwość, wielki nierząd, pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute. To, co mówi Noe i to, co Bóg mówi o tych czasach, że złe są drogi ludzkie, to wszystko miało miejsce właśnie w tym czasie. Oto ta tajemnicza sytuacja, kiedy Boży aniołowie stępują na ziemię i przekazują ludziom informacje, których nie powinni przekazać. A więc tego typu rzeczy. I ja doszukuję się tutaj pewnego artyzmu, pewnego lania z metali, może wyrabiania jakichś ozdób. Może to dotyczyć i tego tematu, o którym mówię. Może nie nawet, ale jest to warte zwrócenia uwagi. I kochani, tak jak zwróciłem uwagę na to wcześniej, od tamtego momentu ziemia napełniła się wielką obrzydliwością. Właśnie od tamtego momentu ogromnym spustoszeniem. Olbrzymi, którzy żyli wówczas na ziemi,
siali spustoszenie, krew lała się po całej ziemi. Tak mówi Biblia. I Bóg w konsekwencji postanowił, że zniszczy wszelkie ciało, bo wszystkie drogi ludzkie były złe. Ale Noe, tylko Noe miał wejść do arki, nikt inny. Arka nigdy nie była miejscem dla innych ludzi. Chociaż często używamy tego terminu, porównując arkę z Panem Jezusem, jednak arka nigdy nie była miejscem łaski dla innych ludzi. Potop miał zniszczyć absolutnie wszelkie ciało oprócz rodziny Noego. Ciekawym jest, że Henoch w tej księdze zawarł takie słowo, że księga ta, która jest napisana, jest dla przyszłych pokoleń, ostatnich pokoleń. Ale także zawarł takie słowo, że po 70 pokoleniach od tamtego momentu, to jest dla takiej ciekawostki, ponieważ lubię takie ciekawostki, po 70 pokoleniach od tamtego momentu Bóg osądzi wszystkich tych upadłych demonów, upadłych aniołów, demonów i wszelkie zwierzchności. Nie wiem, czy wiecie, kim był 70 z pokolenia potomek po Henochu. To był dokładnie Jezus Chrystus. I kiedy Boże Słowo mówi, że On tam na krzyżu rozbroił wszelkie zwierzchności, tam na krzyżu i wystawił je na pokaz nam, tam dokonało się zwycięstwo i sąd nad wszelką ciemnością. Pan Jezus zresztą sam powiedział, że oto idzie książę tego świata, ale On jest osądzony już. To właśnie się stało. Także warto zwrócić uwagę na księgę Henocha. Można wynieść z niej nieco więcej mądrości. W każdym razie, idąc szybciej troszkę, znaczenie całego tego przykazania znajdziemy w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale 20-23. Kochani, to o czym mówimy, a więc o fałszowaniu Bożego obrazu, ma swoje ujście w tym fragmencie, który teraz przeczytamy. Mianowicie, bo niewidzialna Jego istota, i na to trzeba zwrócić uwagę, ta istota na zawsze była niewidzialna. Ale jak jest możliwe oglądać tą istotę? A więc to jest wiekuista jego moc i bóstwo. Mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. W jakich dziełach? W stworzeniu. Kochani, kiedy patrzymy na świat, widzimy cuda Boże. Widzimy Boga, widzimy Jego zmysł, widzimy Jego mądrość. Widzimy, że natura zależy od siebie, że ptaki nie są dla siebie tylko, że pszczoły zależą od roślin, rośliny od pszczół, że to wszystko jest mądre i w mądrości ukształtowane. Oglądamy Boga. Tak, iż nic nie mają na swoją obronę, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz, uwaga, znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga, i to jest to, na co dzisiaj zwracamy uwagę. A więc zamienili chwałę Boga, dokonali fałszerstwa, odsunęli chwałę Boga na coś innego. Na co? Na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka. Śmiertelnego człowieka. Bóg nie wygląda jak człowiek śmiertelny. To, że często filmy, to, że często ludzie rzeźbią, kształtują i tak lub w inny sposób obraz Boga, Bóg nigdy tak nie wyglądał i nie wygląda. Kiedy czytamy proroków, widzimy ciągłe i ciągłe stwierdzenia, że widziałem postać jakby. Jakby. I tam nawet nie ma jakichś człowieczych zarysów. Tam jest coś jak topaz, tam jest coś jak kamień, tam jest coś jaśniejące jak słońce. To nawet nie wygląda jak normalny człowiek. Chociaż jeden prorok pisze, że w sędziwości kogoś widział, że jak sędziwy na tronie. Ale to nie jest obraz śmiertelnego człowieka. On wygląda znacznie inaczej.
I kiedy Pan Jezus ukazał się Janowi na wyspie Patmos, on nie wyglądał jak człowiek. Z jego ust wychodził miecz, oczy paliły się żywym ogniem, stopy jak topaz i tak dalej, i tak dalej. Chociaż postura tak wyglądała, ale nie można Boga ubrać w skórę człowieka. A nawet ptaki, nawet niektórzy ludzie przedstawili Boga jako ptaki. Czworonożne zwierzęta, płazy. I 25 wiersz to jest słowo klucz na dzisiaj. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego. I oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Kochani, zamienili obraz prawdziwego Boga na obraz fałszywego Boga. Więc co za tym idzie? Współczesne znaczenie to przede wszystkim kłamstwo. Jeśli przekraczamy to przykazanie, to poruszamy się w obszarze kłamstwa. To żyjemy w zakłamaniu. To jest jakiś fałsz, jakieś kłamstwo. Jeśli przekraczamy to przykazanie, to zamieniliśmy prawdziwego Boga na coś innego. To jest właśnie kłamstwo. A więc jest to kłamliwy obraz. A co za tym idzie, jest to fałszywe wyobrażenie Boga. To nie jest taki Bóg, chciałoby się powiedzieć, jak go malują. To nie jest taki Bóg, jak go rzeźbią. Dlaczego o tym mówię? Bo kiedy czytamy Boże Słowo, to Bóg zawsze zainteresowany jest prawdą. Prawda to jest jedna z myśli przewodnich z tego, co nauczał Pan Jezus. Prawda. Powiada Boże Słowo, że mamy myśleć tylko o tym, co prawdziwe. List do Filipian 4:8. Słowa Boże są prawdą, mówi Samuel. I w innym miejscu Jezus jest podany jako prawda. On sam powiedział, ja jestem prawdą, Jan 14:5. I tylko prawda może nas wyzwolić, wyswobodzić. I tak podsumowując tą część, otwórzmy sobie wspaniały werset, który mówi właśnie o tym przykazaniu. Księga Habakuka, 2:18-19. Czy może posąg bożka przez rzeźbiarza zrobiony, albo jakiś odlew z metalu, lub, i podkreśliłem tu, wyrocznia fałszywa, to jest wszystko na tym samym wozie jakby podane. Cóż może? Jak może rzemieślnik liczyć na swe bóstwa, na obrazy nieme, które sam uczynił? Biada temu, kto mówi do drzewa, by się przebudziło. I do martwego kamienia, aby powstał. Czyż może coś odpowiedzieć bóstwo? Srebrem i złotem, co prawda, jest ono okryte, lecz uwaga, nie ma w nim żadnego ducha czy też tchnienia. To jest martwe, to jest nieżywe, to jest o wiele niżej niż człowiek, a ludzie się temu kłaniają. A więc tak podsumowując, tak bym podsumował to przykazanie drugie. No cóż może ten zlany posąg, czy wyrzeźbiony obraz, czy jakaś postura, która ma jakby przypominać Boga. No cóż może ten posąg, który stoi na zawodziu, no cóż może. Nie ruszy się z miejsca, a ludzie chodzą tam się modlić, bo myślą, że tam jest Bóg. No cóż może ten posąg, jak w nim nie ma ducha, nie ma tchnienia? I cóż mogą te wszystkie posągi, które stoją tam i ówdzie? Nic nie mogą. One tylko szpecą Boży obraz i tylko wkładają fałszywe wyobrażenie prawdziwego Boga. Ale jak powiada list do Koryntian, za posągami może ktoś stać. Pamiętacie ten wiersz? Posąg nie ma ducha czy tchnienia, ale za nim ktoś może stać. Będziemy o tym mówić za 2 tygodnie,
co stoi za posągami, co kryje się za posągami, ale nie w nich. Bo tak jak mówi Habakuk, w takim posągu nie ma absolutnie żadnego ducha czy tchnienia, to nie jest żaden Bóg. Ale za nim może ktoś stanąć. I kochani, przygotowałem już taką ciekawostkę, ponieważ już na sam koniec, aby jakby przekonać tych, którzy być może w dalszym ciągu nie dowierzają, że przykazania to w naszych czasach to już nie jest taki temat ważny i aktualny. Kochani, nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę na to, że mówię do tych, którzy jeszcze w to nie wierzą, że przykazania są dalej aktualne i Stary Testament łączy się z Nowym Testamentem. Że jak wyglądał obóz Izraelitów, którzy chodzili po pustyni. Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym i kiedykolwiek wyczytaliście z ksiąg mojżeszowych, ponieważ tam są liczby podane, jak wyglądał. I ja jestem przekonany, że Bóg ma poczucie humoru, bo właśnie tak. Tak wyglądał obóz Izraelitów. W środku przybytek, a po lewej i prawej, od góry i dołu, obozy poszczególnych plemion. Ale jaki jest kształt tego obozu? To jest krzyż, kochani. To musiało wyglądać naprawdę pięknie. Taki poruszający się krzyż po pustyni, który chodził aż od Egiptu do ziemi obiecanej. Krzyż, który dla nich wówczas nie miał żadnego znaczenia, bo jeszcze tej metody śmierci nie wymyślono, ale w Bożym zamyśle już dawno istniał. Już dawno istniał. Więc tak wyglądał obóz Izraelitów, którzy chodzili po pustyni. A więc Pan Bóg wyraźnie mówi, to co stare dla nas, Stary Testament, wcale nie jest nieaktualne. To się wszystko ze sobą łączy. Te dwa przymierza tak naprawdę stanowią jedną całość. Na koniec jeszcze raz powtórzę. Kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Kochani, jeśli jesteśmy Bożym ludem, jeśli jesteśmy wierzącymi ludźmi, jeśli człowiek jest wierzący i ma społeczność z Bogiem, na cóż mu posągi? Na cóż mu jakieś wyrzeźbione obrazy? Na cóż mu to wszystko? Na cóż mu to? Po co mu to jest? Przecież Boga można oglądać inaczej. Bóg nawet do sługi swego powiedział, nie możesz mnie oglądać, ale będziesz oglądał mnie tylko z tyłu, jak przychodzi moja chwała. Bóg dba o siebie, potrafi zadbać o siebie i powiada w Bożym Słowie, swojej chwały nie odda nikomu innemu, ponieważ Bóg jest godzien chwały. On, który ukształtował cały wszechświat i jak powiada Boże Słowo, którego niebiosa niebios nie są w stanie strzymać, nie są w stanie sobie niebiosa niebios wyobrazić, jaki jest Bóg. Człowiek stał się na tyle bezczelny, aby wyrzeźbić i starać się wyobrazić i przekazać, jak wygląda Bóg. To jest bardzo nieporządne, czegośmy my, ludzie, dopuścili się względem Boga, łamiąc to przykazanie drugie, które brzmi, nie będziesz czynił sobie, absolutnie nie będziesz czynił sobie żadnej podobizny rzeźbionej. Ale tu idzie dalej słowo, ani stworzenia nawet, aby się mu kłaniać później. I tak jak powiedziałem, za posągami, za rzeźbami mogą przyczaić się, przysnuć się gdzieś tam pewne istoty, ale o tym będę już mówił na następny raz, kontynuując Boże przykazania.